Cześć, z tej strony Kenneth, witajcie na moim kanale. Jak widzicie, nie ma tym razem standardowego intra z prostego powodu. Stworzenie standardowego intra, gdzie siedzę przed kamerą, nagrywam, wymaga troszeczkę więcej czasu produkcyjnego, którego w chwili obecnej po prostu nie mam. Jeżeli wiecie, zbliża mi się wyjazd, mam masę rzeczy do przygotowania, jednak chciałem nagrać dla Was pierwsze wrażenia, pierwsze moje wrażenia z gry Horizon Zero Dawn. Jak zwykle w moich materiałach dotyczących pierwszych wrażeń, również tutaj będę się skupiał na kilku aspektach gry, czyli na aspektach, które mi się spodobały, na aspektach, które mi przeszkadzały oraz na elementach, które po prostu nie wyróżniały się szczególnie na tle innych produkcji tego typu. Jak już wspomniałem wcześniej, ten materiał są to moje pierwsze wrażenia, więc proszę nie traktujcie tego jako recenzję. Moja opinia na temat tego tytułu może się jeszcze zmienić, jednak biorąc pod uwagę rozległość tej gry i ilość aktywności, które można w niej wykonywać, postanowiłem nagrać właśnie ten troszeczkę krótszy, troszeczkę bardziej pobieżny materiał. Jak zwykle w moich materiałach staram się ograniczyć spoilery do minimum i w tym nie znajdziecie ani jednego. Jeżeli przyjrzycie się materiałowi, który właśnie oglądacie, zwrócicie uwagę, że zawiera on troszeczkę dziwne aktywności. Są to fragmenty gry, które po prostu wykorzystałem do testowania różnych elementów samego gameplayu, znajdowania bugów lub innych rzeczy, które po prostu jakoś napatoczyły mi się przed Aloy i postanowiłem nagrać króciutkie klipiki pokazujące właśnie te niedoróbki, braki lub błędy. Jednak słuchajcie, nie dajcie się zrazić do tego tytułu, oglądając ten materiał. Gra jest fenomenalna. Jeśli chodzi o fabułę, mamy tu do czynienia z grą, która przypomina troszeczkę disneyowskiego Wiedźmina. Tak mi się to mniej więcej kojarzy. Naprawdę widać tutaj, że goście, którzy zostali podkupieni przez Guerrilla Games CD Projektu, napisali naprawdę świetne sidequesty, które samą konstrukcją i sposobem prowadzenia z danej misji przypominają te z Wiedźmina. Wyobraźcie sobie prosty sidequest, gdzie musicie iść pomóc karawanie, która rzekomo przez pomyłkę zamiast broni zabrała chrust ze sobą na swoją wyprawę. Docieracie do miejsca, znajdujecie chłopów, którzy tam stoją i okazuje się, że tak naprawdę była to pułapka. Musicie później znaleźć gościa, który postanowił ukraść jakiś artefakt. Mamy tutaj bardzo podobne do Wiedźmina podejście, gdzie prosty z pozoru quest zamienia się w troszeczkę dłuższą misję składającą się z kilku punktów. I to jest naprawdę świetne. Co prawda nie jest tutaj tak brudno, mroczno i nieprzyjemne jak w Wiedźminie, jeżeli chodzi o klimat, co nie zmienia faktu, że docierając do Miasta Słońca, chyba tak dokładnie nazywa się to miasto, trafiłem na jednego myśliwego, który dosłownie poprosił mnie, żebym nasikał w loży łowców w miejscu, w którym tego nie będzie widać, żeby im fajnie śmierdziało. Co oczywiście nie znaczy, że możecie to zrobić, ale sam fakt, że taki dialog pojawia się w grze, która nie jest stworzona w Polsce, jest dosyć nietypowy i czuć tutaj polską nutkę. Innym świetnym przykładem polskiego wiedźmińskiego akcentu, który znajduje się w grze, jest misja, którą rzekomo możecie dostać od dwóch kupców. Jeden próbuje kupić soczewki z jednego robota, drugi z innego i zamiast dać ci jakikolwiek quest, kłócą się przed tobą niezależnie ile razy do nich podejdziesz. Mimo że mają wykrzyknik związany z pozyskaniem misji i tak za każdym razem, kiedy tam podchodzimy, tak naprawdę jesteśmy świadkami kłótni dwóch postaci NPC, które zupełnie ignorują naszą obecność. To oczywiście nie znaczy, że wszystkie sidequesty są równie fajne, co nie zmienia faktu, że jednak są naprawdę fajnie napisane i stoją troszeczkę w kontraście z głównym wątkiem fabularnym, który jednak idzie już bardziej standardową, ułożoną, grzeczną linią, przynajmniej do momentu, w którym ja się znajduję. To oczywiście nie znaczy, że główny wątek jest kiepski. Mamy tu opowieść o przygodzie, odkryciu chęci poznania własnych korzeni i jednocześnie uratowania ludzi, na których nam zależy. I myślę, że Guerrilla wreszcie stworzyła grę z fenomenalną grafiką i naprawdę dobrą fabułą. W grze zaimponowała mi naprawdę ilość aktywności, które możemy podejmować w trakcie naszej przygody. Oprócz misji głównych mamy misje poboczne, mamy także zadania, mamy tereny łowieckie, mamy możliwość zbierania różnego rodzaju przedmiotów, które możemy później wymieniać na rzadsze, dosyć cenne ekwipunki lub elementy wyposażenia oraz kilka innych naprawdę dosyć fajnych rzeczy, które są tak naprawdę opcjonalne i nie musimy ich podejmować, jednak są one tam i jest ich naprawdę sporo.
Z mojego punktu widzenia, słuchajcie, jestem praktycznie pewien, że największe wrażenie z gameplayowego punktu widzenia na graczach robi sposób, w jaki walczymy z maszynami. Nie można tutaj podejść do walki bez przygotowania. Musimy wiedzieć, jakie są słabe punkty przeciwnika, jakie rodzaje ataków jest on w stanie wyprowadzić i jednocześnie wszystko to dzieje się bardzo szybko. Nie w stylu Dark Souls, nie w stylu Bloodborne, nie w stylu Nioh. Jest tutaj o wiele więcej dynamiki. I jednocześnie starcie z każdym przeciwnikiem, nawet najprostszą czujką, może skończyć się śmiercią, jeżeli będziemy starali się walczyć z dużą grupą tych maszyn, ponieważ maszyny to są maszyny, są naprawdę silne, a jeżeli podejdziecie już do walki z gromoszczękiem, czy jeszcze innymi gigantycznymi bestiami, to naprawdę musicie być bardzo dobrze przygotowani, a najlepiej jeszcze zhakować jakieś fajne inne robozwierzątko, które pomoże nam w tej walce, chociaż nie spodziewajcie się, że zrobi za was robotę. Jeśli chodzi o samo hakowanie, to przynajmniej na chwilę obecną, nie wiem czy nie zmienia się to później dalej w fabule, nie można wydawać żadnych poleceń maszynom, które zdominujemy, czy które zhakujemy, jak kto tam woli. I brakuje mi tego. Naprawdę chciałbym przynajmniej, żeby zwierzę, czy bestia, którą zhakuję, podążała za mną. Niekoniecznie muszę jej potrafić wydawać polecenia, ale skoro już włamałem się do jej systemu i jestem w stanie wykorzystać ją do walki po swojej stronie, powinien taki piłoszczęk podążać za mną, jak grzeczne zwierzątko, przynajmniej przez czas, przez który utrzymuje się hak. I to jest coś, czego mi naprawdę tutaj brakuje, ponieważ niektóre zwierzęta, takie jak bieguny czy wielkogłowy chyba się nazywają, te dziwne, krowopodobne istoty, można zhakować i można na nich jeździć. Natomiast większe bestie po zhakowaniu, co prawda walczą po naszej stronie, jeżeli zobaczą jakiegoś przeciwnika, ale już kiedy odsuniemy się, po prostu nas ignorują i zostają w miejscu, w którym je zhakowaliśmy, chodząc sobie do momentu, aż zejdzie im licznik hakowania. Brakuje mi tutaj takiego elementu Beastmastera, który przynajmniej według mojej opinii dodałby naprawdę bardzo ciekawą mechanikę do samego gameplayu. Wyobraźcie sobie wielkiego, prawie dwukrotnie większego od Aloy Piłoszczęka, który po zhakowaniu przez pewien czas mógłby podążać za nami, walczyć po naszej stronie. Jak genialnie by to wyglądało, gdyby taka wielka, mechaniczna bestia kroczyła obok nas, kiedy my przemierzamy te sawanny, pustynie czy inne lokacje, w których znajdziemy się w Horizon. Poza tym drobnym elementem, który uważam naprawdę dodałby wiele do tej gry, mamy do czynienia z tytułem, który ma naprawdę świetnie opracowany gameplay. Samo strzelanie z łuku jest, nie wiem jak oni to zrobili, ale naprawdę precyzyjne i nie miałem absolutnie żadnego problemu, przynajmniej w większości przypadków, z trafieniem w przeciwnika. Być może po prostu te strzały lecą zbyt równo i zbyt daleko. Jeżeli chodzi natomiast o crafting, mamy ograniczoną pulę przepisów, czy raczej informacji, które w miarę postępu w grze zdobywamy i posiadając odpowiednie składniki, zarówno w trakcie walki, jak i poza nią, możemy stworzyć czy to elementy broni, czy to różnego rodzaju wywary, podobnie jak w Wiedźminie, które do tej pory przynajmniej przydały mi się zaledwie kilka razy. Jednak jestem przekonany, że powyżej poziomu normal, na którym gram akurat ja, będzie większa potrzeba wykorzystywania tych wszystkich dodatkowych rzeczy, podobnie zresztą jak w Wiedźminie, gra na wyższych poziomach wymagała częstszego korzystania z wywarów, eliksirów i różnego rodzaju mutagenów, które odpowiednio wzmacniały naszą postać. Słuchajcie, prawdopodobnie mógłbym ponarzekać jeszcze na przynajmniej kilka elementów gry, które tak naprawdę wyszukałem na siłę, jak fakt, że Aloy dostaje obrażenia od ognia emitowanego przez wrogów lub eksplozję, jednak kiedy wlezie w ognisko lub stanie na latarni, która płonie w jej obozie, już nic jej się nie dzieje. Jednak są to takie, powiedziałbym, elementy, których czepiam się na siłę. Uważam naprawdę, że Horizon Zero Dawn jest grą, na którą warto wydać pieniądze. Jest to według mnie pierwszy, prawdziwy system seller dla PlayStation 4. Jest to gra, która wyznacza absolutnie nowy standard, jeżeli chodzi o grafikę w grach otwartego świata. Jestem ciekaw, jak będzie wyglądał Red Dead Redemption 2 od Rockstar, ponieważ w chwili obecnej Rockstar ma naprawdę dosyć wysoką poprzeczkę, jeżeli chodzi o jakość i płynność, stabilność animacji. Jeżeli tego typu aspekty, jak stabilność animacji, płynność czy technologia, która jest wykorzystana w tym tytule, was interesują, to naprawdę polecam wam kanał Digital Foundry. Znajdziecie go na YouTube, tam goście robią niesamowicie precyzyjne, obiektywne, co jest najważniejsze, testy różnego rodzaju sprzętu i gier, czyli macie tam PlayStation 4, Xbox One i nawet Nintendo Switch, więc jeżeli technologiczne aspekty gier was interesują, to polecam wam kanał Digital Foundry. Słuchajcie, z mojej strony to będzie już wszystko. Mam nadzieję, że ten wstępny materiał, ta pierwsza opinia, pierwsze wrażenia na temat Horizon Zero Dawn pomogą wam zdecydować, czy warto kupić ten tytuł. Na chwilę obecną jestem absolutnie przekonany, że tak.
No i cóż mogę jeszcze dodać? Czekam na wasze komentarze pod tym materiałem. Co myślicie o Horizon? Czy będziecie go kupować? Jakie inne gry zamiast Horizon warto mieć w swojej kolekcji? Oczywiście jak zwykle dziękuję wszystkim osobom, które zdecydowały się na wsparcie mojego kanału przez serwis patronite.pl. Dzięki chłopaki. I cóż, do zobaczenia i usłyszenia w kolejnym odcinku, jak zwykle. Tak szybko jak to będzie możliwe. Trzymajcie się, cześć.